Powered by Seminor. Realized with the Unity Game Engine. Witajcie ludziska w pierwszym odcinku z gry Kurwa, jak to wypowiedzieć? W ogóle nie potrafię wypowiedzieć nazwy tej gry. Gra się nazywa Unearthed Trial of Ibn Battuta. Jest to 100% zżyna z Uncharted na peceta, zrobiona przez Saudyjczyków. Jest to pierwsza gra studia, które widzieliście przed chwilą i jest to... Kaszanka! Tak, ludziska. Wreszcie zagramy sobie w kaszankę. Kurwa, mam złą rozdzielczość. A dobra, już ciul, będziemy na takiej grali. Trudno. Niech będzie. Nie wiem, dlaczego wszystko mi się przestawiło. A właśnie, jakie mam ustawienia graficzne? Chciałbym mieć wszystko bardzo wysokie. Aha, tu nie ma czegoś takiego jak ustawienia graficzne, dobra. Tylko poziom jakości bardzo wysoki. Dobra, C się wychodzi, nie wiem kto to wymyślił. I zaczynamy nową grę, nie będę owijał zbyt dużo pieprzył od rzeczy, bo to nie ma sensu, ale powiem wam tak, mimo waszych dobrych chęci i pomysłów na gry, które wyście mi podesłali, które kiedyś zrealizujemy, wybrałem ten hit. Wszyscy tej gry, po prostu wszyscy po tej grze jadą i to zdrowo. A my nie będziemy gorsi, a czemu by nie? Więc zaczynamy naszą nową przygodę w Unearthed Trial of Ibn Battuta. Kurwa, co za nazwa. I gramy na poziomie łatwym. I celowanie półautomatyczne. I obejrzyjcie sobie to cudne intro, które tak swoją drogą wygląda jak słabej jakości napisy przed jakimś serialem albo zwiastun jakiegoś serialu. Gra ma dwie wersje dubbingu, jedną arabską, drugą angielską i oczywiście polskie napisy. Jeff Roswick as Faris Jawad. Holy shit. Katie Crone a Diana Tania. And David Large as Al-Kalabi Rashid. A Journey Through Generation of a Great Nation Memory. Unearthed Trial of Ibn Battuta. Ibn Battuta. Boże, Jezus Maria. Kto wymyśla grę pod takim tytułem? Trwa wczytywanie, proszę czekać. Czekam. Po ukończeniu Rihli 1350. Co to jest Rihli? Niewiele jest informacji o dalszym życiu Ibn Battuty. Wiadomo, że został mianowany sędzią w Maroku i zmarł w 1378. Kto to jest Ibn Battuta? Some secrets are worth adventuring for, or so they say. Chłopie, ty masz ręce, jakby cię pogryzły pszczoły. I have my own take on this. To jest chłop śląski. My name is Forrest Jawad. Barak szeroki, w dupie wąski. I will put an end to all this. Zakończ. Okej, dziury już były wcześniej, nie żeby ten gość je wystrzelił. Te dziury były wcześniej w tej ścianie. Dobra, ludzie, to jest moje pierwsze podejście do tego czegoś. No to jest raczej logiczne. Aha, spację muszę wcisnąć, by kontynuować. Dobra, no kamera chodzi tak. Powiem wam, że nawet tak jakby nie postać naszego protagonisty Jafara, czy Jafida, czy jak mu tam, to naprawdę gra wygląda nawet nieźle. Czekajcie, zanim pójdziemy tam, odczajmy co tu jest. Jakieś drzwi widzę, nie mogę ich otworzyć, nie mogę. O, mamy broń, dobra, mamy broń. A mogę zmienić na inną? Nie mogę zmienić. Granaty? Nie mogę rzucać granatami. Chyba dopiero później mi się odblokuje coś takiego, jak rzucanie granatami. To Jezus, ależ się topornie chodzi tym gościem. Możesz kręcić... obiekty... C... Aha, C. No dobra, już wiem. Dobra. Okej. Strzelcie, ja chcę zobaczyć, czy dziury powstają nowe. Powstają nowe dziury, to nie masz tak źle, okej.
Chciałbym tam wycelować, móc. Aha, nie mogę. Teraz mogę, teraz mogę. Mój Boże, ależ jednym strzałem, że tego? Strzelając bez celowania, możesz wykonać strzał na ślepo. Nie jest on zbyt celny, ale czasami przydaje się w trudnych sytuacjach. A jak to mam zrobić? Bullseye. Albo później, dobra, wciskam C. Jezus, czemu muszę wszystko potwierdzać spacją? Powiem wam, że wygląda to nawet nieźle. Chociaż jak na rok produkcji 2014, jest to nowa gra z tego roku. Jest to nowa kaszana. Dobra, aby przeładować, naciśnij R. No, raczej logiczne, we wszystkich grach tak jest. A tu mamy E. Aha, mogę zmienić broń, tak. Tak, spoko, niech będzie. O, tu jest jakiś... Wow! Przeciwnicy. Jezus, ależ się celuje masakrycznie. To jest jakaś rzeźnia. Tu mamy jakiś kałach. Jedną ręką trzyma, twardy jest. Tak, wiem. Podnieś to. Mogę skakać? Nie mogę skakać. Mogę biegać? Jezu, Pchałem broń. Patrzcie, pcham broń. A już nie pcham, sorry. Może, że... Dobrze, wiem to. Jezus Maria, wszystko nie muszę wytłumaczyć na wprost. Dobrze, chowam się. Stary, chciałbym tam celować, gadę. Ależ porywająca jest ta... O, mogę przeskoczyć. O, i mogę rzucać granaty, dobra. Jep. Dobra. Okej, okay, no nic mnie... Mało rzeczy jest mnie w stanie zdziwić już w tej chwili. Naprawdę przegrałem w te kaszany już tyle, że mało co mnie dziwi. Ale jak na grę z 2014 roku, to jest rzeź. To jest rzeźnia z masakrą. O, tu mamy jakąś inną broń. Fajnie by było, jakbyście jeszcze nazwy tych broni podawali, albo to... A mogę szybę zbić? Kurwa, jak on celuje. Czemu się trzymasz za ramię? Nie, szyby są kuloodporne. Dobra, jak wygląda dziurawienie ścian? No, wygląda to nawet nieźle, tylko że tak. Mogę zrobić tylko daną ilość dziur chyba. Aha, skończyła mi się amunicja, to nie mogę już ani jednej dziury zrobić. Mogę zrobić chyba daną liczbę dziur, bo później znikają. Tak, bo te na dole teraz zniknęły. Mogę zrobić tylko daną ilość dziur, także to już jest super. Nie wiem ile odcinków. Niektóre elementy otoczenia można wykorzystać na swoją kolejkę. Wypatruj migających obiektów. Okej. Okay. Że tego wybucha, tak? No powiem wam tak, Uncharted to nie jest. Chyba lepiej te? Co to jest te? Blisko brzmienie, naciśnij te, aby atakować go z zaskoczenia. Dobra. Jak ja mam to zrobić? Aha. Tu też widzę, gościu sobie leży. No skoro se leży. Weź tę broń, bo nie mam amunicji. Aha. C, nie C, ja chcę broń podnieść. Jezu, Jafrat. Nie pchaj tej broni, chciałbym ją podnieść, no. O kurwa, animacja, będzie film, będzie akcja. Oh, fuck. O, walka wręcz. Jak grać, walka wręcz. Wsad, ruch, shift, przytrzymaj, aby zablokować. Pięścią, kopnięcie, kamera, dobra. Ogarniam, czacze. Kurwa, zdepczę cię, stary, chodź tutaj. Teraz cię zdepczę. O! Kurde. Nie, to jest jakaś porażka. Animacja ruchów postaci była robiona chyba kawałkiem drewna. Najbardziej mi rozbrajają ręce tego gościa, Jafara, czy tam Jafira. Jaffa. Zaczekaj. Lecimy. Tylko czekajcie, ja bym się chciał porozglądać. Może jakieś bugi. Dobra, nie ma bugów. Żadnych. Mogę to wysadzić, tak? Nie, tego na przykład już nie mogę wysadzić. To jest dziwne. To jest bardzo dziwne, bym rzekł. O kurwa. O Boże.
Ledwo szedł, a teraz pcha to z bara. No na pewno. Mhm. A ci co sobie tak siedzą? Now what would you do if you were me? Ale że o co chodzi? Aha, że 3 tygodnie wcześniej, tak? Ale o co chodziło, kurwa, wcześniej niż to 3 tygodnie wcześniej, się pytam. To jest dziwne. Dobra. Nic nie będę mówił. Miałem wybrać arabską wersję językową, bo jest taka opcja. Ale nie dam rady słuchać arabskiego w wykonaniu tych kiepskich aktorów. Angielski w wykonaniu kiepskich aktorów brzmi dużo lepiej. Jeśli wam się seria podoba, to zrobimy jeden odcinek z arabskim lektorem, co może być niezłe. So, this is Amos's temple. Yep, that's the one. 3560 years of history. Widać, że to Araby. Kobieta plus 80 na dworze, a ona owinięta jak mumia papierem toaletowym. Of course not, Faris. For starters, you were the one who always enjoyed reading tunes, uncharting mysteries in video games. Grasz w gry? Jafar? Besides, Jafir, you need someone on the outside to go call for help in case something happens to you. Oh, okay. So you were telling me that actual consideration for my well-being went into planning this. W ogóle przystojny jest i coś tak się telepie. I źle mu patrzy z oczu. W ogóle ładny Mercedes tam stoi z boku. As your elder sister, I have always been taking care of you like a baby. No tak, on se idzie tam sam, a ty masz to w dupie, tak? But still, I will be monitoring your movement inside the temple and guide your way through. I will be the voice in your head. Nice. A threat and an assurance, all wrapped into one. Remind me again, Dania, what am I risking my life for? Your life and my precious time. This is the final resting place for Amos, son of Abana, who led the Egyptian army to get the Hyksos out of Egypt in 1525 BC. As gratitude, the pharaoh ordered the construction of this temple to honor him, and Amos chose a location overlooking his hometown of Nekeb. Quite a view indeed. But what's so special about it? I'm sure the grave robbers picked it clean ages ago. They picked what they thought was valuable. Amos acquired 2 golden daggers from one of his battles with the Hyksos. He got so attached to them that he kept them in the tomb and made them into unlocking mechanisms, some sort of keys for... Something of greater value, I presume? Exactly. An award he got for his courage called the Gold of Valor. It's a necklace with 3 pendants in the shape of flies, made up of about 1/2 pound of gold, making it one of the most valuable military decorations, as well as the most ancient. Muchy są... Chciałybyście mieć, dziewczyny, złotą dekorację z much? Naprawdę. I like your collective team spirit. Let's see where this takes us. But be careful. The deeper you go in, the weaker the signal gets. No worries, I have my handy sidearm just in case a mummy decides to wake up for lunch or something. Here we go! Holy shit. Ta gra zapowiada się naprawdę ciekawie. Będzie naprawdę zryta. Ale niestety. Niestety dla was zakończę ten odcinek w tym momencie, by rozpocząć go na spokojnie od kolejnego punktu kontrolnego. Niestety ta gra oferuje tylko i wyłącznie save'y z punktami kontrolnymi. Nie grałem w to, ale ale tu kurwa ciemno, ale wiem to z tego względu. Dobra, przejdźmy może jeszcze odrobinę. Kurwa, działa mi iść, ależ ciemno. W opcjach... O, jest jaśniej. Wow, you gotta see this, Donia. What is it? Well, I could tell you, but I won't. Świnia. Tell me. Only risk takers get to see such beauty. Powiem wam tak, no wygląda to tak. O matko. Dobra. Przenikam kolumny, co już jest dziwną rzeczą. O mój Boże. Animacja ruchów postaci jest po prostu kozacka. Dobra, tu mogę... Aha, przez przypadek wcisnąłem E, mogę rozwalać wazy, dobra.
Jezus. This is amazing shot. Naprawdę to... Dasz tam radę wejść? Chcę cię gdzieś zgliczować, żebyś się obsrał. Tak na hardkorze. Chcę zobaczyć, na co stać tę grę. Czy to będzie prawie jak tak dobre jak symulator kozy? Czy jednak nie? Co? O. I'm invisible. Jestem kurna brodaty i niewidzialny. I mam zęby. Jestem wściekły. I tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek z widokiem na twarz Jafara z tapiającą się trawą jego bolika. Trzymajcie się, cześć, do następnego odcinka z Unehured Shrine of Ibn Battuta. Jeśli dobrze wypowiadam w ogóle nazwę tej gry. Trzymajcie się, cześć. I do następnego. Yo.